każdy zaraz pierwsze co mówi, to on się nie skupia na tym, że można zyskać, tylko wszyscy od razu się skupiają na stratach, że stracę pieniądze, że mnie oszukają, że Hazard. jeden już próbował i niestety, ale mu się nie udało, dlatego wszyscy tak od razu podchodzą, jakbym to ja miał zagrywać w przyszłości ich kapitałem, a nie swoim. Zanim przejdziemy do rozmowy z kolejnym uczestnikiem, zostaw koniecznie subskrypcję tutaj na dole, ponieważ do końca roku dobijemy do 4000, także bardzo nam w tym pomożesz, a to rozwija nasz kanał. Przechodzimy już do rozmowy. A ja chciałem po prostu zapytać Ciebie, jak to wyglądało w kontekście rocznego mentoringu, to znaczy jak przebiegł ten Twój pierwszy rok, jak to wyglądało, czy pojawiły się jakieś wyzwania, co było ok, no jak to u Ciebie ogólnie wyglądało ten pierwszy rok? Znaczy u mnie była sytuacja taka, że niestety, ale muszę powiedzieć tutaj szczerze, że ostatni rok niestety zaprzepaściłem. Już tam nie będę akurat, że tak powiem, tutaj się usprawiedliwiał, bo też parę innych czynników tam miało wpływ, ale po prostu jakoś gdzieś tam się pogubiłem, potem jakiś chaos powstał, jakoś potem nie mogłem tej grupy, że tak powiem, jakoś dogonić, zniechęciłem się i w końcu odwlekałem. Aż no niestety sobie potem już chyba na dobre odpuściłem, więc od tego nowego roku, od września, znowu wykupiłem nowy tutaj, że tak powiem, mentoring. No i chciałem zacząć wszystko, że tak powiem, no prawie że od nowa, bo jakieś tam konta założyłem, nawet troszkę już tak na tych kontach demo zagrywałem, ale gdzieś potem niestety, ale zabrakło tej systematyki, powstał po prostu jakiś tam chaos, przechodziłem do nowych filmików, a te starsze filmiki po prostu gdzieś tam nie do końca przerobiłem. No i teraz właśnie chciałbym zacząć, że tak powiem, wszystko na nowo. Czyli na początku było ok, później się ten chaos pojawił, gdzieś tam zabrakło tej motywacji, żeby nadgonić. Ta grupa, nazwijmy to cała, z którą rozpoczynałeś, ona też już była trochę dalej. A powiedz mi, doszedłeś do jakiegoś konkretnego etapu w rocznym mentoringu? Właśnie. Ja pamiętam, że chyba ostatnie co zrobiłem, no to wiem, że przerobiłem właśnie całą strategię prościej się nie da, reaction zone, potem właśnie z Mariuszem DML też wszystko przerobiłem i potem na API chyba się skończyło, że przeanalizowałem trochę to API, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o zagrywanie, to zagrywałem tylko prościej się nie da. Próbowałem na Reaction Zone, potem powstały jakieś tam problemy z kontem, jakoś nie mogłem tego konta, że tak powiem, na nowo jakoś odblokować sobie. No, może powiem, że tylko zatrzymałem się na prościej się nie da, ale kiedy te wszystkie półautomaty wchodziły, to już w ogóle sobie z tym nie mogłem poradzić i mówię, dobra, mówię, gdzieś tam może w końcu zacznę, ale w końcu nie zacząłem. Więc chcę teraz zacząć, tak powiem, od nowa, od września, no teraz mam już połowę października, no i w końcu trzeba coś zacząć robić, bo naprawdę szkoda czasu, jestem naprawdę zmobilizowany, tylko jakiegoś takiego bodźca mi też brakuje, żeby mieć taki punkt zaczepienia, wiedzieć po prostu od czego tak naprawdę miałbym zacząć, bo jestem gdzieś tak, może powiedzieć, że cały czas w jakimś chaosie informacji i nie wiem dokładnie w którym momencie i gdzie miałbym rozpocząć, żeby stopniowo znowu ten materiał przerabiać. No, wydaje mi się, że nawet mógłbyś sobie zacząć od stricte spotkania startowego, który jest w panelu jako etap pierwszy. My zresztą też mogę tobie powiedzieć, że do końca roku już dopinamy temat związany z nowym panelem edukacyjnym, w ogóle z nową odsłoną strony internetowej, więc będzie to wyglądało dużo, dużo lepiej niż obecnie jeszcze dodatkowo. Mało tego, jakieś aktualizacje materiałów się pojawiają też od czasu do czasu, także no, sporo zmian się szykuje, ale jeżeli miałbym poradzić tak osobie, która tobie, który chce po prostu przejść to od nowa, od samego początku, to nawet od spotkania startowego, czyli postawiłbym się jakby w miejscu osoby, która dopiero startuje, tak naprawdę. I kurczę, od spotkania startowego wszystkie etapy PSND razem z zadaniami domowymi, z dziennikiem, z tymi wszystkimi ćwiczeniami, to wszystko bym przerabiał, bo no wiem, że są osoby, które nawet pawają, nazwijmy to, taką sympatią do PSND czy do Reaction Zone, że nawet nie poszły dalej z programem mentoringowym, tylko po prostu sobie przez cały czas szlifują, utrwalają, kształcą i tak dalej te konkretne strategie, które gdzieś tam wymieniłem przed chwilą. Więc
Może to też jest jakiś tam dodatkowy sposób na to. Czyli u ciebie przedłużenie mentoringu to jest stricte takim, no właśnie dalszym działaniem, można powiedzieć, z pierwszym rokiem. No bo Tak. w drugim roku też się nowe elementy będą pojawiały, także też będzie ciekawy pod tym kątem. A powiedz mi, co ci się na podstawie tego, co może udało radę przerobić i tak dalej, to co ci się najbardziej spodobało z tego wszystkiego? Czy coś Ja ci myślę, że to jest zapadło? takie emocje związane z tym, na temat tego zagrywania, że ustawiam jakąś pozycję i mamy taką właśnie nutkę takich emocji, co to się wydarzy, a w momencie, gdy zamykamy pozycję i widzimy, że jest wszystko rozliczone, to wtedy jest coś ta satysfakcja, że udało nam się, że zagrywamy, że jesteśmy coraz lepsi, że no po prostu będziemy może w przyszłości mogli na tym, już na koncie live, zagrywać na poważne pieniądze. I można powiedzieć, że jakoś byłem na takim szkoleniu w Warszawie, związanym właśnie tutaj z tradingiem. Tam właśnie była wcześniej taka Ania, a tak był właśnie Filip. I od początku mnie to zainteresowało i stwierdziłem, że bardzo mi się właśnie podobają te wykresy, lubię liczby. Lubię, jak coś właśnie tego typu dzieje się, coś na wykresach, i stwierdziłem, że na pewno nie odpuszczę, że myślę, że to jest coś, co chciałbym robić w przyszłości. Super. A jakbyś miał tak poradzić, coś powiedzieć w ogóle osobie, która no jeszcze nie rozpoczęła tej swojej przygody, tylko jest na samym początku, zastanawia się, czy w ogóle w to wchodzić, czy zacząć współpracę, czy zacząć ten roczny mentoring, czy też nie, to co byś takiej osobie powiedział, żeby coś Znaczy, na pewno poradzić? bym tutaj zachęcił, przede wszystkim to oczywiście pierwsze, co bym powiedział, żeby nie poddawała się, tak jak w moim właśnie przypadku, że troszkę tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, że powstał chaos, trochę się poddałem, dlatego teraz chcę na nowo wrócić, ale przede wszystkim, żeby nie słuchała tak zwane pseudo takich osób, które błędne mają zdanie na temat właśnie tutaj tradingu, giełdy. Tylko ogólnie posłuchała, zainteresowała się tym tematem, no i musiałaby sama stwierdzić, czy akurat pasuje jej inwestowanie na rynkach finansowych, czy nie, ale na pewno, żeby na początku się nie zrażać, tylko po prostu spróbować. A nuż się uda, że to będzie coś, co będzie rzutowało na całe nasze życie. No, można powiedzieć, że kurczę, jeżeli tego nie sprawdzimy, no to faktycznie będzie ciężko cokolwiek później wyciągać jakieś wnioski i stwierdzać, czy to jest dla nas, czy też nie. No to prawda, będzie, że niejednokrotnie jak ludzie. Ja przestałem po prostu przestałem ludziom opowiadać, czym chciałbym się zajmować, czym generalnie się zajmuję, bo po pierwsze ludzie nie rozumieją, a po drugie, każdy zaraz pierwsze co mówi, to on się nie skupia na tym, że można zyskać, tylko wszyscy od razu się skupiają na stratach, że stracę pieniądze, że mnie oszukają, że Hazard. jeden już próbował i niestety, ale mu się nie udało, dlatego wszyscy tak od razu podchodzą, jakbym to ja miał zagrywać w przyszłości ich kapitałem, a nie swoim. No, rozumiem. No, to dobra, słuchaj, Wojtek. Tak jak mówiłem, krótkie cztery pytanka, tyle właściwie ode mnie. Dzięki ci śliczne za te parę słów od siebie.